To było prawdziwe święto sportu i dopełnienie Dnia Dziecka. W hali sportowej w Błaszkach rozegrano turniej D-Medical Futsal Cup. W zmaganiach rywalizowało 5 zespołów z rocznika 2013. Na parkiecie grały zespoły Widzewa Łódź, Akademii GKS-u Bełchatów, KKS Kalisz, Śląsk Wrocław i oczywiście gospodarze Piast Błaszki. Świetny cel, świetna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować, mimo to, że późno, bo późno, ponieważ na koniec całego sezonu piłkarskiego i futsalowego. Aczkolwiek przyjaciele z Łodzi naprawdę stanęli na wysokości zadania. Futsal oczywiście, część składowa piłki, inna odmiana piłki, która skradła moje serce od razu na samym początku, w pierwszym meczu, gdzie zostałem zaproszony w Łodzi na mecz futsalowy. Było to już 2 lata temu, od tamtego czasu zakochałem się oczywiście w futsalu również. Jestem też sponsorem Widzewa Łódź. Ten sponsoring przyświeca mi już od kilku lat. Spełnienie marzeń, tak jak wiele razy wspominałem, aczkolwiek dlaczego w Błaszkach? Jestem rodowitym błaszkowianinem, stąd się wywodzę, tutaj się wychowałem. Fakt, że 23 lata już nie mieszkam, aczkolwiek bliskie memu sercu jak zawsze. No, ja kocham piłkę nożną, więc każda inicjatywa tego typu jest dla mnie bardzo ważna. Cieszę się, że w Błaszkach się to odbywa. Przyjeżdżają fajne zespoły, pozobaczymy tych naszych najmłodszych w akcji. Ważne jest to, że zawsze jest to ruch, zawsze jest rywalizacja. Rywalizacja sportowa jest najważniejszą, taką najuczciwszą rywalizacją ze wszystkich, więc fajnie, że to młode pokolenie się tego uczy. Bardzo dziękuję firmie D-Medical i jej prezesowi, który zdecydował się tutaj u nas ten turniej przeprowadzić. Oczywiście jest jeszcze wielu innych sponsorów. To pokazuje, jak ważnym zespołem jest Widzew i bardzo się cieszę, bo miasto Błaszki, gmina Błaszki ma wielu, wielu kibiców Widzewa, więc to też jest promocja, ale takie pokazanie, że jesteśmy ważni na tej mapie województwa łódzkiego. No, naszym zadaniem dorosłych jest to, żeby młodych odciągać od komputerów, odciągać od tych innych nawyków, nie zawsze zdrowych, a właśnie pokazać zdrowy styl życia, a tylko w ten sposób możemy pokazać, zachęcić innych i dotrzeć do tych najmłodszych. No, mieliśmy Dzień Dziecka, więc też i radość wśród najmłodszych zawodników musi być. Oczywiście, Dzień Dziecka jest zawsze najważniejszym dniem dla tych mirusińskich. Staramy się im to zawsze pokazywać na każdym kroku, doceniać to. Ale one, dzieciaki też muszą wiedzieć, uczniowie też muszą wiedzieć, że my coś dla nich mamy, jakąś ofertę, że to nie jest tak, że on wyjdzie z domu i nie ma co robić. Naszym zadaniem jest pokazać im, że jest wiele do zrobienia, a oni mogą w tym wszystkim uczestniczyć. D-Medical Futsal Cup to autorski nasz pomysł, czyli naszej sekcji Widzew Łódź Futsal. Współ, że tak powiem, pomysłodawcą z nami oczywiście pan Karol Majewski, firma D-Medical. Jakby połączone siły, które nas zaprowadziły tutaj do Błaszek i liczymy na wielkie święto i dla dzieci, i dla nas też. Oczywiście gramy z zasadami futsalu, więc dla nich to, dla tych części tych zespołów to jest olbrzymia nowość. Futsal ma swoje zasady, ma inną piłkę, jest emocjonujący, więc myślę, że czeka tutaj nas wiele emocji. A dla chłopców, którzy myślę, że akurat oni pierwszy raz się z tym nie zetkną, myślę, że naprawdę kawał dużej piłki. Chcemy, żeby to był dzień pełen wrażeń, pełen emocji, nie tylko tutaj na hali, ale też poza halą. Liczę, że całe tutaj to ta społeczność z Błaszek będzie się świetnie bawić, zobaczy świetny turniej, dużo emocji, zobaczy ogrom radości u dzieci. Natomiast poza obiektem zbawmy się, poznawajmy się. I to w tym wszystkim, to taki to jest dzień, do tego ma ten turniej służyć. Dzisiaj w Akademii Widzewa, w tej najmłodszej kategorii wiekowej, czyli U10, U11, jedna jednostka treningowa w całym mikrocyklu jest stricte futsalowa właśnie ze mną. Dla nas to jest olbrzymia sprawa, że jakby uświadamiamy też tym chłopcom, co to jest za dyscyplina i kiedyś wierzę w to, że właśnie w przyszłości będziemy czerpać z tego korzyści, po prostu grając wychowankami. Rywalizacja rywalizacją, ale tutaj nie było przegranych. Każdy był zwycięzcą, a młodzi zawodnicy dostarczyli kibicom dawkę swoich umiejętności oraz wolę walki do samego końca. Dla samych piłkarzy takie zmagania to świetna sprawa, podkreślają. Był trochę rano stres, ale już teraz przeszło. Będzie fajnie chyba. Zdecydowanie fajnie, a jak tutaj przeciwnicy właśnie, jak ich oceniasz? No widać, że dobrzy są, lepszą formę mają. Od dawna grasz w piłkę? Dokładnie jakoś 3 lata. Za co lubisz piłkę nożną? Dlaczego trenujesz? Nie wiem, po prostu weszła mi do serca. Jak najbardziej chciałbym wygrać ten turniej, a jak nie wygram, no to będzie dobra zabawa. Jak Ci się podoba ten turniej? Bardzo fajny. Jak nastawienie na pierwsze mecze? Dobre nastawienie, że wygramy.
Powiedz mi, przeciwnicy trudni? Nie wiemy jeszcze. A tak jak patrzysz na rozgrzewkę, to na chłopaków z innych drużyn? Dobrze są. Od dawna tutaj trenujesz w piłkę? Tak, no to 7 lat. A w Widzewie? 3. I za co lubisz piłkę nożną, dlaczego uprawiasz ten sport? Są tak emocje bardzo fajne. Jak ci się tutaj podoba? No, fajnie jest. Jak tutaj postrzegasz rywali, drużyny przeciwne? No, z paroma jeszcze nie grałem, ale raczej są mocni. I od dawna trenujesz piłkę nożną? Od 3 lat. I za co lubisz piłkę nożną, dlaczego uprawiasz ten sport? No, bo jest fajnie i są duże emocje. No, jest tutaj fajnie. Znam tutaj jednego youtubera. Kojarzę też z Błaszek Mariusza Stępińskiego. I powiedz mi, jak tej przeciwnicy, jak ich postrzegasz? No, może będzie ciężko z Widzewem i z tym Kaliszem może. Od dawna tutaj trenujesz piłkę nożną? No, trenuję od 6 lat. W GKS-ie gram 3 lata. I dlaczego lubisz piłkę nożną? Za co kochasz piłkę nożną? Dlaczego uprawiasz ten sport? Jak miałem 3 latka, to bardzo mi się spodobała ta dyscyplina i zacząłem właśnie grać. Pierwszą edycję The Medical Futsal Cup wygrała Akademia Widzewa Łódź. Drugie miejsce zajął KKS Kalisz, a na najniższym stopniu podium stanęli gospodarze Piast Błaszki. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany piłkarz Piasta Łukasz Bratuszewski. Oprócz sportowych zmagań na dzieci czekała m.in. gra w FIFA 23 na konsoli, a na zewnątrz dmuchane zjeżdżalnie oraz gry i zabawy prowadzone przez animatorów.